Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spróbujemy posadzić takie oto szparagi zagraniczne. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale są tu jakieś obrazki, to akurat mój poziom, to może się jakoś uda. A potem mam nadzieję, że się rozpada i nie będziemy robić już nic więcej. Ale jak się nie rozpada, to coś jeszcze wymyślę. Szparagi będą, mam nadzieję, jednym z niewielu wyjątków, pod które jednak będę kopał. Ale tutaj leżały kartony i to kopanie nie powinno być aż takie ciężkie jak na przykład tutaj, gdzie ta trawa się strasznie stawia. No zobaczymy. No i mamy okop wykopany. No i teraz spróbujemy to wszystko posadzić. Nie wiem, czy coś z tego będzie, bo te sadzonki przyjechały z Holandii i one dosyć wyschły, bo długo leżały, no ale zobaczymy. Podobno trzeba zrobić właśnie taki kopczyk. Taki o, niby jak pod truskawki. Jakoś tam te korzenie rozłożyć. No tutaj się niestety nie dało, one są dosyć suche, ja ich nie chcę łamać. I należy zwrócić uwagę na to, w którą stronę on chce rosnąć i spróbować skierować wszystkie w tym kierunku, no po prostu, w którym nie będą nam przeszkadzać i najlepiej wszystkie w jedną, w tym samym rzędzie. Także ja wybrałem takie miejsce na rogu, tutaj gdzie jest wyżej, żeby ta ziemia była bardziej przepuszczalna, bo szparagi podobno lubią szybko gnić. No i też przy płocie, dlatego że po pierwsze nie będą mi przeszkadzać, ten płotek jest taki jaki jest i on pozwoli im na to, żeby dostawały dużo słońca i będą mogły sobie za niego wyjść. I z tego co czytałem, to sarny ich nie lubią, więc nawet jeżeli one mi tu jakoś trochę wylezą, no to nie powinny tego zeżreć, także nie martwię się o to. I jeżeli coś z nich wyjdzie, no to po prostu w przyszłym roku dorzucimy więcej i tu będzie ich cały rząd aż do furtki. No zobaczymy. Nie mam dużych nadziei co do tych sadzonek, ale to się okaże. Jednak już pozbyłem się wszelkich obaw. Mamy 100% gwarancji, że one tutaj zakwitną. Tego drugiego trochę namoczę najpierw. Może jakoś lepiej mi się poukłada. To nie mamy przysypać teraz 5-centymetrową warstwą ziemi i później dokładać po trochę w miarę wzrostu. No zobaczymy. I pamiętajcie, że pierwszy był biały, drugi jest zielony, a trzeci fioletowy. Bo ja zapomnę. Mamy to. 3 kopce kreta. I teraz czekamy na 15 do 20 lat zbiorów podobno. Się namądrowałem o tym kierunku, w który je ustawiać, a tak naprawdę tylko na tym białym było widać, w którą stronę on chce rosnąć, także pewnie te dwa pozostałe będą zupełnie nie w tą stronę, w którą trzeba. Bo jak żeby inaczej. No i co? Szparagi posadzone. A pogoda się poprawiła. Powalczymy jeszcze trochę z cebulą. Ta posiana chyba potrzebuje jeszcze trochę czasu. Także cebula musi być. Podziałamy. Z cebuli to nie żyć, jakby w ziemniaku. Za 10.
Tam już chwastów wyhodowaliśmy na jakąś sałateczkę. Chleb obcięty. Ten karton coś tam daje jednak. Głównie użyliśmy go dlatego, że cała ta ziemia na tej grządce to jest ziemia z wykopu. Kopaliśmy bajorko i... No i po prostu było tam pełno chwastów i liczyłem się z tym, że one przelezą przez ten karton, szczególnie w miejscach, w których go dziurawimy albo w których go położyłem jakoś tak, że miały szansę przeleść. No ale i tak tragedii nie ma. No rośnie ich zdecydowanie mniej niż po drugiej stronie płotu, bo tam to już jest masakra po tych deszczach. Zobaczymy, jak to będzie w sezonie. No i kret szaleje, też skubaniec, przerywa te kartony. Nie chce się odczepić ode mnie. Tyle cebuli poszło w ziemię, na razie starczy. Dobra, w sumie jeszcze połażę chwilę. To są te wsiewane cebule. To jest cebula biała i to były nasiona świeżo kupione. Prawie wszystkie wykiełkowały w sumie. Kalafiora wykiełkowała połowa. Ten kokos się tak w miarę sprawdza, dłużej utrzymuje wilgoć tam, gdzie jest posypany i chyba nawet nie przeszkadza mocno tym, powiedzmy, kiełkom. To stare nasiona cebuli, powinienem je wywalić, niepotrzebnie w ogóle z tym walczyliśmy. Śmierdziuchy jakoś rosną. Tutaj te kwiatki też już zaczęły wschodzić. Tutaj, co nie pamiętam, która to była cebula. Rzodkiewkami już się coś nażarło liśćmi. Chyba mu się znudziło i przestało. I o dziwo, nasz lidlowy czosnek zaczął wschodzić. Największy sukces tegoroczny. Ta-dam. Nażarłem już kanapki ze szczypiorkiem z ogródka. Najlepsze kanapki, jakie w życiu ugotowałem do tej pory. No. I teraz to by było już na tyle. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.